poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Siemanko wszystkim, z tej strony Chris, witam was w kolejnym odcinku z serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Zgon, Dziki Gon. Także ten tego, w dzisiejszym odcinku mamy zabić jakiegoś upiora, ale myślę, że najpierw sobie przemedytujemy do rana. No, medytacja, cyk. Medytacja, odpoczynek, spacja. Przemedytujmy sobie do rana. Dobra. Płotka do mnie! Koniu! Aha. Już się zacięłaś, no dobra. Obchyc. Zobaczmy. Gdzie my to mamy jechać? Tutaj mamy jechać, a to jest... No nic. W takim razie... Teraz wolno. I proszę bardzo, szybciutko jesteśmy. Płotka, nie tak szybko. Jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co my tu mamy. Osławiona studnia. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Ja sobie to jeszcze na szybkę pozbieram. My sobie zerknijmy, co to smycz? Trawa dookoła studni jest wypalona. Chciałem sobie bardziej zebrać te grzybki niż... Czy jest tu coś jeszcze? Następne grzybki, o! Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. To jest coś ciekawego? Oczywiście, że jest coś ciekawego. Proszkowana perła. O, spirytusik! Bardzo ładnie. Weźmy sobie to. Stąd też. Tam też coś jest, więc spróbujmy się tam... dostać. O, fajeczka. Dobra. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń, robota południcy. No dobra. Robota południcy, ale... Będziemy sobie teraz w takim razie bestariusz może. Gdzie to jest Gloriusz, Bestariusz? Gryf, trupojady. O, nowa wiedza o utopcach mamy. Olej przeciw trupojadom i igni, a upiory. Licho ze studni, nie wiadomo, ale na południce jest dobry olej przeciw upiorom i znak Irden. A czy ja mogę zrobić tutaj jakiś. No i nie wymaga odpowiednich składników. Okej. Okay. To już kojarzę. Przemiosło, akaltes, miód, jaskółka. O! Proszę bardzo.
wykonajmy sobie. W trakcie gry trzeba przygotować do użycia w panelu ekwipunku. Aby wybrać ekwipunek, użyj page down lub kliknij na strzałki. Ekwipunek. Co my tu mamy? Mamy... Aha, czyli mogę sobie to zażyć na miecz srebrny. A czy mogę to wziąć, na przykład dać do kieszeni? Pochodnie mogę dać do kieszeni, to jest nie najgorszy pomysł. Co my tu mamy? Trochę dodatkowego krapu, a tutaj... No dobra. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. No dobra. Przeszukajmy w takim razie jeszcze raz. O. Weźmy sobie trochę tych rzeczy. O, jest jakiś pamiętniczek, jakieś zwłoki. Zobaczmy. Dziennik może się okazać pomocny. Mężczyzna został zakłuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. No to zobaczmy. Widać, południca nie oddala się od studni. Plamy po krwi prawie do szczętu wypłowiałe. A lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. O! Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach, około 30. Brakuje lewego ramienia. Skubany. Chyba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. To ramię. Może odpadło, bo nosiła na nim coś ciężkiego. Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Mhm. No to co? Szybki sejwik i hyc! O, damn it. No. O, jest coś. Zbierzmy sobie najpierw to, co tutaj mamy. Parę ciekawych rzeczy, a teraz tutaj. O, jakieś coś tutaj jeszcze jest. Co my tu mamy? Jakieś grzybki. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary, Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Przez taką bransoletkę odpadła jej ręka. Ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. O, zobaczmy. I nurkowanie. Coś to... Coś to jest. Jakieś nowe bełty mamy. A co dają nam te odwary?
No przecież trzymam lewy shift i wcale szybciej nie pływam, co do mnie to. No już jesteśmy prawie. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządnie. Super. Ale... Co my tu mamy? Dwa szanse na krawienie. Przyrost. Dobra. Laleczka wodu, a tu co nam znaleźli? Esencja żywiołu, jakiś węgiel. Coś jeszcze? Alkatest. Ale to już mieliśmy wcześniej. Aha, i żywica. Dobra. Kolejna ubiorka. To może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. No i co? Może cyknę sobie szybkiego save'a. Załóżmy sobie ten olej na miecz. Rzućmy sobie Jarden na siebie. I zobaczmy, co to nam z tego wyjdzie. I bransoleta. Igni. Ulala! Aleś ty ładniuśka. O, zadziałało. Weźmy sobie w takim razie magiczną pułapkę. O, oślepiła nas. Skubana. Aj, aj, aj! Oj, znowu nas oślepiła, ale nie jest źle. Odnawianie oleje petardy mają określoną liczbę dawek i wyczerpują się, kiedy ich używasz. Aby odnowić dawki, wejdź do panelu. Jeżeli będziesz mieć świek w punku, zostanie on automatycznie zużyty do odnowienia dalej wszystkich przedmiotów. Aha! Na zawsze. To co? No dobra, ale... Zobaczmy. Olej przeciw upiorom. To ja go nie zaaplikowałem na miecz? A ile ja ich mam? Staliśmy tu parę nowych fajnych rzeczy, ale... Ile ja mam tych olei? Jedzonko i picie sobie dajmy tu.
Czy mam jakiś silny alkohol? Chyba nie mam, co? A nie, no mieliśmy przecież ten krasnoludzki spirytus. No mamy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działać, ale wiecie co, wezmę sobie... Zjem chlebek, wypiję wodę. Zerknijmy teraz jeszcze tylko, czy... Mamy tutaj gdzieś jakieś znaki zapytania. No mamy. Do których by można najlepiej iść? Może chodźmy sobie, zbadajmy, co jest tutaj. Jest 130. O, no, wejdziesz tam, no, no. Nie chcesz wejść? Tędy może, co? Teraz wolno. Magia. O. To miejsce mocy. Bardzo ładnie, tak jak lubię. Teraz nam wzmocniło znak Quen. Weźmy sobie w takim razie jeszcze raz cyk, ekwipunek, postać, tak? Aha. Co my tu mamy? Rytm. Tutaj nie mam nic. Co my tu mamy? Trans bojowy. Ciosy zadawane podczas walki wręcz generują każdy punkt adrenaliny, zwiększa zadawane... O, nice! Wolnienie mierzenia z kuszy jest większe. Parowanie ciosów, odbijanie strzał. Obrażenia od silnych ataków są zwiększone. Odrażenia od szybkich ataków. A, czary. Weźmy sobie, zwiększmy może... Zwiększmy sobie może skuteczność znaku akcji, żeby mieć... Żeby móc go po prostu lepiej używać, wiecie, w dialogu. Czy mogę go gdzieś tutaj dać? Nie mogę. No dobra. A jak już jesteśmy tutaj, to zerknijmy sobie, co jest tutaj. Dalej. To jest ten... O, wow. Weźmy sobie cyk. Tarczę ochronną na siebie. Kończmy to. Dobra, cyk. Teraz szybka banieczka. Szybka banieczka. Oj, 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 to będzie to. Bardzo ładnie. Co pan miał? Stalowa linka i jakiś tupiaty mieczyk. Czy tutaj coś mamy? Mamy len. Zobaczmy. Mamy starą kozią skórę. Fiolka. Skóra niedźwiedzia, fiolka. Fiolka. Masło, proszek alchemików. O! Jakieś przedmioty magiczne. Dobra.
to jeszcze ten pancerz przy sobie miał. Jelenia, o, bardzo ładnie. A wy coś mieliście przy sobie? O, drabina sznurkowa. I sznurek, dobra. Spierzmy sobie jeszcze to ziółeczko. Cyk, dobra. A teraz zerknijmy. Co tu w tym miejscu można natknąć się na bandytów? Jeden punkt umiejętności. No cóż, wsiądźmy w takim razie na płotkę i jedźmy oddać zadanie. No, cyk. Hej. Płotka. No. Zablokowałem się na brzuszce. I lecimy. Bardzo fajne jest to, że Wiedźmin. Oj, oj, oj. Jeździ sam po drodze. Nie trzeba sterować. Wystarczy wcisnąć Shift i automatycznie płotka działa jak GPS. Jedziemy po drodze. Nie tak szybko. Dobra. Zejdźmy ze skonia. Co tam u pana? Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrał. Bez was ślubu... Drogi panie, nie interesuje mnie to, na co miałeś to złoto. Jest chociaż nadzieja. Dawaj szmal, bo ja za frajer nie pracuję. Muszę mieć za co naprawiać broni. Nie myślałem, że ktoś mi kiedyś da posag. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. Czy ja wiem, czy smutne? Dobra, bez Jagrest. Ale teraz tak, zrobiłem sobie ten jeden eliksir, nie? Czy ja go mam cały czas w ekwipunku? O co tu chodzi? Co my tu mamy? Mała pałka. O, biedaczki. No niby tak, niby go mam cały czas, masło. Jedzenie też sobie damy tu, trochę niżej. Albo nie, wiecie co? Dam sobie kurzki, sortowanie, a te przedmioty dam sobie tu, o. I co? Ja ten olej już mam zrobiony i nie muszę go robić za każdym razem na nowo? To w ten sposób działa? Dobra, czekajcie, weźmy sobie... Gryf. Na gryfa jest olej przeciwko hybrydom. Czy ja mogę taki olej zrobić? Rzemiosło. Śni. Dobra. Alchemia, o. Czego nam brakuje? Brakuje nam wiśniówki na spirytusie i będziemy mieli alkahest, ale alkahesty mamy. Biały miód nam też nie. Jaskółka. Przydałby się mózg utopca i jaskółcze ziele. Więc poszukajmy jaskółczego ziela. Wronie oko. O, też bardzo jaskółcze ziele. Takie żółte te. Dobra. Jakiś krzok. Zróbmy sobie tych jaskółek, bo czuję, że one będą nam potrzebne, a nie brakuje nam już dużo do nich, więc... Zobaczmy sobie na mapę, może mamy coś tutaj blisko fajnego. No niezbyt, powiem, żebyśmy tu coś mieli.
tutaj jest jakieś nieodkryte miejsce, więc w sumie zobaczmy. Jest to nad rzeką, znaczy nad wodą, więc może... może będą tam utopce. Weźmy się trochę. Odpocznij. No, pyk. Dobra, i jedziemy. Jesteśmy już coraz bliżej. Miałem rację, są i utopce. No więc teraz tak, rzućmy sobie na siebie znak. Weźmy sobie igni. Wyciągnijmy srebrny miecz. O ty! Jeden utopiec mniej. I drugi utopiec też mniej. Użyjmy sobie jeszcze raz znaku. No, chodź tu, panie utopcu. Oj, 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 bidulek. Dobra. Czy z was coś dropło? Zerknijmy. Z was coś tutaj dropu. Co ma? O, bardzo ładnie. Weźmy wszystko. Mózg utopca. Szpon potwora. Superowo. Co my tu mamy? Muchawic. Mogło być lepiej. Fiolka. Alka-Zetzer. Co my tutaj mamy? Kuferek. Odwar z upiora. Odwar z leszego. Zerknijmy sobie na bronię, które dostaliśmy. Szansa na trafienie krytyczne. 8 premii, 4 moc znaku akcji. Wiecie co, ja chyba sobie wezmę to. Troszeczkę mniej obrażeń, ale 10% na zadanie obrażeń krytycznych. Jeszcze na dodatek jest srebrny, więc wydaje mi się, że jest lepszy. 29. Ale co to robi? Co to jest to 29? Mamy 15. Tylko że on jest chyba uszkodzony, ale załóżmy go sobie. O Jezus, ale wyglądamy teraz. A, ten młotek to jest, że on jest chyba troszeczkę uszkodzony, wiecie? Tak mi się wydaje. Dobra. Dobra. Czy my stąd mamy gdzieś blisko do jeszcze jakiegoś następnego zapytania? Tak, mamy blisko do następnego znaku zapytania, które jest tutaj. Aczkolwiek... ja bym się jeszcze rozejrzał. Gdyż, iż, ponieważ... zobaczcie. Weźmy sobie w takim razie alchemia i rzemiosło. O, tutaj jest alchemia. Nie wiem, co to robi. To nam robi jakiś unikatowy eliksir, zwiększa zadawane, jeśli żywotność jest równa maksymalnej. To są jakieś super mocne eliksiry chyba, wiecie? O, to jest fajne. Kartacz. Tylko że do kartacza nam brakuje. Olej przeciw upiorom mamy zrobiony. Już mam ten przedmiot. Olej przeciw trupojadom. Dmuchawce i też będziemy mieli. Nice! Czyli zbierzmy w takim razie jeszcze parę dmuchawców, a do jaskółki brakuje nam jednego jaskółczego ziela. Dobra. Czyli ja sobie może pójdę na piechty do tamtego, bo nie jest daleko. A nuż znajdę jakieś ziółka. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Tu mamy takie cudo. Tu mamy takie cudo. Tu mamy takie cudo, ale... weźmy sobie, zregenerujmy trochę życia, bo widzę, że tam są jakieś
Ale to są chyba... Uła! Guliki, więc lepiej miecz srebrny. Zarzućmy sobie na siebie Quen. Weźmy sobie Igni do rączki. Ile was tu jest? No niedużo. Zabijmy tego. O! Bardzo ładny odskok Geralt. Szybki Quen. Bardzo ładnie. I jeszcze jeden gulik. Czy ja mam na sobie Quen? Mam już na sobie Quen. Weźmy w takim razie to. No, wyjdziesz do nas, czy nie wyjdziesz? Mam nadzieję, że wyjdziesz. I cyk, pana gulika. Weźmy sobie jad. Co my tu mamy? Świecznik. Serce białe, stary nóż do chleba. Snu... A co? Co to są za miejsca? Co? Tam jest jeszcze chyba jeden jakiś potwór, tak? Co tam jest? Medalion drży. To miejsce mocy. Ulala, jest tutaj gryf chyba. RF. Nie no, weźmy tą magiczną broń, bo to w końcu... Co to za potwór? To jest chyba ten... Niedźwiedź! Uwa! No co, niedźwiadku? Uła, la 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 la. Co tam, misiu? Nie chcesz z nami walczyć? Dobra, tak, jak nie chcesz z nami walczyć, to myślę, że na razie nie będę, bo jesteś chyba dosyć wymagającym przeciwnikiem, ale podejdę sobie w takim razie jeszcze tutaj. Wow! W nogi, dobra, uciekamy. Zebraliśmy punkt umiejętności i w nogi. Pyc. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze tylko w takim razie naszego bohatera. Zobaczmy, cyk, cyk. Nie ma pa świata, przemiosło postacie, samouczek, bestariusz, medytacja, postać. O! Mamy kolejny punkt. Co my tu mamy? Weźmy sobie w takim razie może... Szybki atak, potwierdź, bo częściej atakuje szybkim atakiem niż tym drugim, więc dobra. Myślę, że na tym będziemy kończyć ten odcinek, bo już go troszeczkę przeciągnąłem, więc wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Siemanko. Mam nadzieję, że odcineczek podobał ci się. Hej, jeżeli tak, to daj mi w górę kciuk. I pamiętaj też, by zasubskrybować kanał mój, bo wierzę, że nie jesteś blady. Kabanosik.